Witam was pięknie, miło być znowu w domu. Wszystko dobrze? Pastor niedawno powiedział mi, że mam się przygotować do kazania i mówi tak. W tym czasie szczególnie mówimy o hojności i obfitości. No więc będąc posłusznym pastorowi, chcę dzisiaj mówić o obecności Bożej. A tak na poważnie, to jest to temat, który otrzymałem jako zadanie do wykonania w tym roku. I jeśli ma jakiś temat dominować w moim zwiastowaniu, to jest to temat Bożej obecności. Więc jeśli bym przypadkiem się powtarzał, miejcie mnie za wytłumaczonego. Czuję, że Bóg chce do mnie mówić przez to zagadnienie, mówić do całego Kościoła. Chyba też po to, żeby poukładać priorytety i poukładać fundamenty w sposób odpowiedni, bowiem jeśli nam się coś chwieje w kwestii Bożej obecności, bo pomyślcie sobie, gdybyśmy się spotykali i Duch Święty nie działał w naszym życiu, to ktoś powiedział, bylibyśmy niczym więcej jak jakąś partią polityczną albo klubem. Bo mimo, że nadajemy na tych samych falach, mimo, że się lubimy, mimo, że jest nam dobrze z sobą, mimo, że jesteśmy zainteresowani być może takimi samymi sprawami, to jednak wartość temu wszystkiemu, co w naszym życiu się dzieje i między nami też, nadaje Boża obecność. Bez niej bylibyśmy zgubieni. No więc dzisiaj chciałbym mówić o takiej postaci z Biblii, przynajmniej po części, która nazywała się, na imię miała Henoch. Dwa fragmenty Słowa Bożego z pierwszej Mojżeszowej, 5 rozdział od 21 wiersza do 24. Henoch żył 65 lat i zrodził Metuszelacha. Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. I Hebrajczyków 11:5. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Henoch to jest jedna z bardzo ciekawych postaci w Biblii. Po tym czasie upadku człowieka Henoch jakby odkrywa zupełnie nową rzeczywistość. Rzeczywistość, której inni nie znali. Ale prawda jest taka, że wszyscy mówią kazania o Henochu, a nikt nic o nim nie wie. Kompletnie, a jeśli nie kompletnie, to przynajmniej w dużej mierze jest dla nas zakryty. Co wiemy? Wiemy, jak miał na imię. Wiemy, że jak miał 65 lat, to urodził mu się syn. Potem urodziły mu się inne dzieci i potem zniknął. I wiadomo było, że nie umarł. Po prostu zniknął. I właściwie o jego bohaterskich czynach nic nie wiemy. Wiemy tylko, że chodził z Bogiem. Więc pytanie brzmi tak. Jeśli ktoś jest bohaterem wiary, to jak go naśladować? No, Mojżesz rozdzielił Morze Czerwone, to my możemy go naśladować, też rozdzielić. Ale w przypadku Henocha nic o nim nie wiemy. Bo naprawdę, co takiego zrobił? Czy ewangelizację zrobił? Czy wieczory uwielbienia poprowadził? Czy ścigał herezję? Czy pomagał biednym? Czy poświęcił się czemuś w zborze? Kompletnie nic nie wiemy. Nie wiemy, jak go naśladować. Bo kiedy ktoś coś robi konkretnego, to mówimy tak, no to ja będę robił to samo. Ale w przypadku Henocha nic nie wiemy o nim. Wiemy tylko, że był znany z jednej rzeczy. Był znany z Bożej obecności w jego życiu. I tak zacząłem się zastanawiać, co to znaczy, że ktoś jest znany z Bożej obecności. A tak swoją drogą, z czego jesteś znany? Z czego jesteś znana?
jest trudne pytanie, które musimy sobie zadawać. Z czego jestem znany? Czy jestem znany z Bożej obecności? Prawdę mówiąc, to też warto sobie zadać pytanie, dlaczego ta Boża obecność w życiu człowieka to taka wielka sprawa? I czy w ogóle warto się tym przejmować? Nie mówię dzisiaj o tym, czy pójdziemy do nieba, czy nie pójdziemy. Wierzę, że pójdziemy. Wyznaliśmy Jezusa Panem, przyjęliśmy chrzest wiary, więc pójdziemy do nieba. Nie musimy mieć wątpliwości. Ale dlaczego ta sprawa życia w Bożej obecności to taka wielka sprawa? Oczywiście możemy powiedzieć, to jest fundament wszystkiego tego, co się dzieje, bo gdyby Pana z nami nie było, gdybyśmy tej Bożej obecności nie przeżywali, to byłoby naprawdę źle. W księdze Hioba, albo Hioba, czytamy taki jeden fragment. Hiob był bardzo ciekawą postacią, bo wydarzyły mu się wszystkie rzeczy, o których chcielibyśmy, żeby nam się nie przydarzyły. Najpierw był bogaty, zamożny, błogosławiony, a potem stracił dzieci, a potem stracił bogactwa, a potem stracił zdrowie. I to na dodatek to zdrowie stracił w taki sposób, że kiedy przyszli do niego przyjaciele, żeby go odwiedzić, to przez kilka dni mówić nie mogli. Zobaczyli go w takim stanie, że nie mogli mówić. Nie wiedzieli, co powiedzieć. Zaniemówili z tego wszystkiego. I zaczynają z nim rozmawiać, próbują dochodzić do tego, jakie są przyczyny, że on chorował. Jakie są przyczyny, że to wszystko się stało. I w pewnym momencie mam wrażenie, że Hiob zmuszony jest do chwili szczerości. I zaczyna mówić o tym, ten człowiek nieszczęśliwy, który wszystko stracił, zaczyna mówić o tym, co jest dla niego w życiu najważniejsze, co jest dla niego w życiu najistotniejsze. I w tym stanie, w którym przepełniony jest bólem, w tym stanie, kiedy właściwie nie ma nic, tonie. Wszystko w jego życiu tonie. Wszystko utracił. Zaczyna mówić o swoim największym marzeniu. 19 rozdział od 23 wiersza do 27, Księga Hioba. O, oby były zapisane moje słowa, oby były utrwalone w księdze, żelaznym rylcem i ołowiem wykute w skale na zawsze. Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała, będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie, za tym tęskniąc. Za czym tak tęsknisz, że twoje nerki zanikają w tobie? Nie do końca wiem, o co Hiobowi chodziło. W Starym Testamencie, w teologii Starego Testamentu, nerki to jest ośrodek uczuć, emocji. Serce to jest ośrodek rozumu, tam umiejscawiano rozum, czy symbolizowało ono rozum, a nerki symbolizowały emocje. I on mówi tak, zanikają we mnie nerki. Kiedy myślę o tym, moje wszystkie emocje, moje wszystkie uczucia, to, co mogę wyrazić, co się dzieje, ten płomień, te pasje, którą mam gdzieś w sobie, to wszystko dzieje się w taki nadzwyczajny sposób, że nerki zanikają we mnie. A o czym marzę? Marzę o Jego obecności. Marzę o tym, żeby Go zobaczyć. Hiobie, czy ty nie marzysz o rzeczach ważniejszych dla ciebie? Powinieneś zacząć marzyć o tym, żeby wyzdrowieć. Żeby zaczęło ci się normalnie wieść w tym życiu. Żebyś był człowiekiem, o którym ktoś powie, ależ spełniony, ależ błogosławiony, radosny, szczęśliwy człowiek. On mówi, o nie, ja nie o tym marzę. Utraciłem wszystko, utraciłem moje dzieci, utraciłem bogactwa, nie mam zdrowia, to co się dzieje ze mną to jedna wielka katastrofa. Ale kiedy pytacie mnie, po co żyję, to powiem wam, dla Jego obecności. Chcę Go zobaczyć, chcę dla Niego żyć. Z
czego jesteśmy znani? Czy jesteśmy znani z tej Bożej obecności? Czy o nią dbamy, czy ona nam towarzyszy? Ja celowo może nie chcę mówić o jakichś przykładach z życia, tylko chcę mówić o ludziach, którzy są w Biblii. Może dlatego, że i temat jest zbyt wzniosły, żeby trywializować go jakimiś marnymi przykładami. W liście do Filipian apostoł Paweł powiada tak. Wszystko, co mi było zyskiem, uznałem za śmiecie. Kariera, która przede mną była, możliwości, które przede mną się otwierały, zaszczyty wśród ludzi, wielka uczoność, wykształcenie, obywatelstwo rzymskie, to, kim byłem i kim mogłem się stać, to, że byłem z Izraela, że z rodu Beniamina, to, że miałem stać się wielkim człowiekiem, to wszystko uznałem za śmiecie. I to wszystko uznałem za szkodę. Pawle, to o czym w takim razie w życiu marzysz? Do czego zmierzają twoje pragnienia? Za czym zanikają twoje nerki, kiedy o tym myślisz? Kiedy zamykasz oczy, kiedy jesteś sam, to co jest dla ciebie ważne? I wtedy Paweł mówi rzeczy, które dla nas są niezrozumiałe. Tylko je przytoczmy, może dla porządku. Mówi tak, chciałbym go poznać. Chciałbym doznać mocy jego zmartwychwstania. Dalej nie rozumiemy, o czym on mówi. Ja tak pragnę obecności Jezusa, że pragnę cierpieć dla niego. Chcę być podobny do niego w jego cierpieniach. Chłopie, czy ty wiesz, o czym mówisz? Nie, ja tak bardzo pragnę Jezusa, że chcę się stać do niego podobnym w jego cierpieniach. Chcę, żeby ten ból na mnie przyszedł. I kiedy pewnego dnia szedł do Jerozolimy i ktoś mu prorokował i mówi, tego człowieka zwiążą w Rzymianie i poprowadzą do Rzymu, wydadzą poganom, wszyscy go proszą i mówią tak, Pawle, nie jedź do Jerozolimy, bo tam cię czekają złe rzeczy. A on mówi, a co wy robicie, rozdzierając moje serce? Ja jestem gotowy nie tylko cierpieć, ja jestem gotowy umrzeć dla sprawy Chrystusa. I apostoł Paweł mówi, po co żyję? Ja tak bardzo tęsknię za Jezusem, jak tak bardzo tęsknię za Jego obecnością, że jeśli trzeba, pójdę przez cierpienia, żeby tylko mieć Jezusa. A w końcu apostoł Paweł, też tego nie zrozumiemy, mówi tak, i stać się podobnym do Niego w Jego śmierci. To znaczy, on tak bardzo pragnął Jezusa, że tutaj na tym życiu chciał zakosztować nie śmierci naturalnej, ale śmierci dla Jezusa. Ten człowiek nie chciał naturalnej śmierci. Chciał śmierci dla Jezusa. Boża obecność to nie jest coś, czym się da handlować. Czym można wzbudzić podziw innych ludzi. Dzięki Bożej obecności nie będziesz mieć więcej szacunku ludzi. Dzięki tej Bożej obecności nie będziesz znany, a na pewno nie będziesz się chlubić tą Bożą obecnością na Facebooku, żeby dostawać lajki. To nie jest coś, co podlega handlowi, chlubieniu się, bo w momencie, kiedy zaczynasz podnosić wysoko głowę i mówić, że masz Bożą obecność, ona umyka. Trzymasz swoje serce jak w pewnym więzieniu, żeby to serce nie zwiodło cię i nie sprawiło, żebyś odwrócił się od Boga. Dzięki tej Bożej obecności wcale nie musimy otrzymywać błogosławieństw. Boża obecność nijak się ma do tego, jak żyjesz na ziemi. A jednak każdy z nas inwestuje swoje życie albo w Bożą obecność, albo w ulotne, sztuczne perełki tego świata. Każdy z nas inwestuje swoje życie w coś. Musi się pojawić pytanie, po co jesteś chrześcijaninem? To jest dobrze
postawione pytanie i dobrze przemyślane. Po co jesteś chrześcijaninem? Co cię w tym pociąga? Czy istota tego celu jest na tyle wartościowa, żeby za nią zapłacić cenę? A jeśli tak, to jaką cenę jesteś gotowy zapłacić za życie w Bożej obecności? Gdybyśmy dzisiaj zadali sobie pytanie, żeby Bóg był zawsze ze mną, w szczególny, namacalny sposób, jestem gotowy zapłacić. Zła nowina jest taka, że ta cena zawsze jest do zapłacenia. Zawsze. Nie wiem, czy wiecie, że Bóg nie ma innego skarbu, który mógłby was obdarować, ma tylko samego siebie. Jeśli przychodzisz do Niego i prosisz Go o tyle, tylko o błogosławieństwa, a nie prosisz Go o Niego samego, On ci nie ma nic do ofiarowania. Kompletnie nic. Ja wiem, ja też tak robię. Modlimy się i prosimy Boga o różne rzeczy. A On ciągle nie ma nic innego nam do podarowania niż samego siebie. Nie ma nam nic do podarowania. Tak, to prawda. Z Jego obecnością mogą spłynąć na nas różne błogosławieństwa ponad nasze oczekiwania, ponad nasze marzenia, ponad nasze wyobrażenia. A jednocześnie On nie ma nic do ofiarowania oprócz samego siebie. Nie wiem, czy nie wydaje się wam, że wolimy bożki, którymi zastępujemy Jego obecność i Jego osobę. Ja wiem, te nasze bożki, one nie są namalowane. One nie są wyrzeźbione. Ale dla tych bożków czasem jesteśmy w stanie zaprzedać naszą duszę. Pomyślcie o wszystkich naszych kryzysach chrześcijańskich. Czyż one nie wynikają z tego, że znaleźliśmy sobie bożki, które nie były kwintesencją obecności Jezusa w naszym życiu? Jakże często nie czcimy obrazów, nie czcimy rzeźb, ale czcimy jakieś bożki, które uwielbiamy, gdy obecność Jezusa wcale nie jest dla nas najważniejszym i najistotniejszym skarbem naszego życia. Po co jesteś chrześcijaninem? Po co biorę udział w czymś, co się nazywa chrześcijaństwo? Czy to jest tylko i wyłącznie ponad wszystko obecność Jezusa, obecność Boża w moim życiu? A co by było, gdyby na tym świecie nie było żadnego innego chrześcijanina? Czy wciąż byłbyś gotowy, żeby szukać Go i Jego obecności, i Jego bliskości, i Jego chwały? Sześć minut mi zostało, więc pobiegnę do przodu. Kiedyś, kiedy Izrael szedł do ziemi obiecanej, a wyobraźcie sobie tę ziemię obiecaną jak chcecie. Sama nazwa mówi, że to jest ziemia obiecana. Tak. Już możesz grać, wtedy ja będę śpiewał razem z tobą. Może mi się nawet uda, zobaczymy. Kiedyś Izrael szedł do ziemi obiecanej. I Bóg z Mojżeszem zaczęli się zastanawiać, czy w tej drodze do ziemi obiecanej, do tej ziemi płynącej mlekiem i miodem, do tej ziemi, gdzie czekało ich wszelkie szczęście, do tej ziemi, gdzie czekało ich spełnienie, do tej ziemi, gdzie mogli osiągnąć wszystko, co Bóg im wcześniej obiecał i wyrwał ich z Egiptu, dla tej ziemi obiecanej Bóg dokonał wielkich cudów. I wtedy Mojżesz, kiedy się dowiaduje, że nie wiadomo, czy w tej ziemi, czy do tej ziemi obiecanej będzie im towarzyszył Bóg, Mojżesz powiedział tak: Panie,
Jeśli Ty z nami nie pójdziesz, to nie każ mi iść. Bo jeśli ja mam iść do ziemi obiecanej i nie będzie mi towarzyszyła Twoja obecność, to ja tam wcale nie chcę iść. To wcale nie jestem zainteresowany tym, żeby te drzewa, te ziemie, te miasta, te cudowne owoce zobaczyć. Panie, nie każ mi nigdzie iść, jeżeli nie będzie towarzyszyła mi Twoja obecność. Henoch chodził z Bogiem, a Ty z czego jesteś znany? Czy z tego, że chodzisz z Bogiem? Co to znaczy? Niedawno Bóg przemówił bardzo mocno do mnie. Do mnie. I nie wiem, czy to was dotyczy, ale podzielę się tym i powiem. Czytałem sobie o ofierze Kaina i Abla. Jeden przygotował fantastyczną ofiarę i drugi przygotował fantastyczną ofiarę. Co myślicie, że Kain przyniósł Bogu zgniłe ogórki na ofiarę? Robaczywe jabłka? Skarłowa ciałe gruszki i zwiędłe ziemniaki. Ja sobie wyobrażam, że to była cudowna ofiara. Tak, w naszym życiu każdy z nas będzie musiał, będzie chciał przede wszystkim składać Bogu ofiarę. Ale przemówiło to do mnie bardzo mocno, bo Kain złożył Bogu fantastyczną ofiarę. Tylko nie martwił się o to, jak się Bóg przy nim czuje. Nie przejmował się Bożą obecnością. Nie przejmował się tym, że ponad ofiary i ponad wszystko, co może zrobić, najważniejsze w życiu człowieka jest to, jak traktuje Bożą obecność. I kiedy Kain złożył ofiarę, ale Bóg mu był obojętny, bo chciał tylko coś z Bogiem załatwić, Bóg odrzucił jego ofiarę, nie przyjął jej. I ja tak sobie pomyślałem, Boże, czasem my, kaznodzieje, myślimy sobie tak. Ja głoszę Ewangelię, to Bóg ma szczególne względy na mnie. Nie wiem, czy pastor Michał tak myśli, nie sądzę, bo on jest prawym człowiekiem. To takie myśli fałszywe w mojej głowie powstają. I człowiek sobie myśli tak, Boże, jeżdżę po całej Polsce i po całym świecie jak nawiedzony. Głoszę Ewangelię. Służę, zmęczony jestem. Czasem wracam w nocy i się boję o swoje bezpieczeństwo. Nie wiem, czy dojadę do domu i się modlę wtedy, Boże, ratuj mnie, bo jestem taki zmęczony. Wiecie, wtedy tak łechce nasze serce coś i mówimy, no tak, jestem Bogu potrzebny. Więc jak mam jakieś słabości, więc jak mam jakieś grzechy, więc jak mam jakieś brudy w sercu, więc jak mam jakieś rzeczy, które się Bogu nie podobają, to i tak jestem Bogu potrzebny, prawda? I tak sobie pomyślałem, Bóg nie chce mojej ofiary, jeżeli tam nie ma czystego serca. Tak do mojego serca Bóg przemówił. On nie cieszy się moją ofiarą, jeżeli nie towarzyszy mu miłość ponad wszystko. Do Niego. Co jestem w stanie dla Jezusa zrobić? Co jestem w stanie zrobić dla miłości do Jezusa? Wiecie, w Starym Testamencie jest pełno takich ludzi, którzy właśnie myśleli tak jak ja. Bóg mnie potrzebuje. Pewnego dnia synowie Aarona nie przejmowali się służbą, dali Bogu inny ogień, fałszywy ogień. Na kadzielnicę nałożyli inny ogień. Nie było tam miłości i troski i pragnienia, by się Bogu podobać. By upodobnić się do Niego, by On się dobrze czuł. Damy jakikolwiek ogień. Trzeba kadzić, to będę kadził. I zginęli. Bo dla nich nie była najważniejsza obecność Boża. Podobnie i król Saul został odrzucony. Złożył ofiarę. Tak, złożył ofiarę. Ale wcale nie chodziło o to, żeby się Bogu podobać. Żeby przyciągnąć Bożą obecność. Wiecie, co wam powiem? Łatwiej jest złożyć ofiarę, niż podobać się Bogu. Powiem tak. Łatwiej zrobić wieczór uwielbienia,
róbmy wieczory uwielbienia, tak? Ja pokazuję tylko pewien kontrast, nie dlatego, że potępiam pewne rzeczy, wręcz przeciwnie, pochwalam je. Powiem, łatwiej zrobić wieczór uwielbienia, niż skłonić moje serce do podobania się Bogu. Łatwiej jest pościć, niż skłonić moje serce do całkowitego posłuszeństwa. Łatwiej jest szukać herezji i je wynaleźć, niż przyciągnąć swoim sercem do siebie Bożą obecność. Możesz wszystkie herezje całego świata wytropić i powiedzieć, to jest prawidłowa nauka, a jednocześnie być bardzo daleko od Boga. Nie mieć z Nim nic wspólnego, bo jakże często nie ma znaczenia dla nas Boża obecność. Człowiek może przyciągnąć do siebie Boga albo całkowicie Go odepchnąć. Jeszcze raz powtarzam, nie mówię o niebie. Nie mówię o pójściu do nieba. Człowiek postawą swojego serca może Boga przyciągać albo całkowicie Go odepchnąć. Chcę wam powiedzieć, że w waszym życiu nie ma nic ważniejszego. Nie ma nic bardziej istotnego niż to. O, tu mi pokazuje już time's up. Niż zadbać o Bożą obecność. Henoch chodził z Bogiem. Henoch dbał o Bożą obecność, chociaż nie mamy pojęcia, co to oznaczało, ale gdzieś tam w głębokościach jego serca dbał o Bożą obecność. Dbał o to, żeby Bóg się dobrze przy nim czuł. I pewnego dnia Bóg do niego przyszedł, tak dobrze się czuł z Henochem. Mówi, wiesz co, stary? Tak mógł powiedzieć, bo miał 365 lat Henoch już. I mówi, wiesz co, stary? Już mam dosyć bycia tutaj. Chodź do mnie. Chodź do mnie. Mam wrażenie, że Bóg ma słabość do niektórych ludzi. Ale do niektórych nie ma słabości. Niektórych unika. Możesz złożyć cudowną ofiarę, ale być może twoje serce będzie odpychało jego obecność. Albo być może nawet cię nie stać na cudowną ofiarę. Być może nie stać cię na zrobienie czegokolwiek wielkiego, ważnego, pięknego, istotnego dla Boga. A jednocześnie twoje życie może być zaproszeniem dla Boga i Jego obecności. Czyste serce, szczere serce. Może jeszcze do tego tematu wrócę, bo tak kończę w połowie kazania, nawet może za dużo nie wyjaśniając. Ale niech Duch Święty resztę dopowie. Obawiam się, że możemy być zawstydzeni. My, którzy wierzymy prawidłowo. My, którzy mamy poznanie prawdy. My, którzy wiemy, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. My, którzy składamy Bogu fantastyczne ofiary. My, wybrani. Ale tak naprawdę najistotniejsze jest to, czy Boża obecność mieszka w twoim życiu. Czy Bóg jest blisko? I jak się czuje? Alleluja. Powstańmy, żeby się modlić. Alleluja. Dzięki ci, Panie. Dzięki ci, Panie Jezu. Boże, Ty widzisz, tutaj jesteśmy teraz, każdy sam na sam z Tobą. I dobrze, Panie, pozwól nam być przed Tobą sam na sam. Ja nawet nikogo nie widzę, bo ten blask oślepia. Dlatego pozwól każdemu z nas być sam na sam z Tobą. Boże, pokaż nam, czy Twoja obecność to jest coś, co jest jedynym, niezmienialnym skarbem naszego życia. Boże, czy żyjemy po to, aby Ciebie znać, aby przyciągać Ciebie do swojego serca?
Boże, dotknij dzisiaj naszych serc i spraw, żeby nasze serca tego jednego pragnęły, żebyś był blisko. Boże, żeby nie było fałszu w naszych sercach i by nasze serca tą szczerą miłością, tym rozkochaniem w Tobie, tym rozmarzeniem się w Tobie, tą pasją, którą mamy w naszych sercach, żeby Ciebie znać, by Ciebie kochać, by Ciebie szukać, spraw, by nasze serca przyciągały Twoją obecność. Tak, Panie, potrzebujemy, wielu z nas potrzebuje nawrócenia. Potrzebujemy nawrócenia do Twojej obecności. Panie, proszę Cię, żeby wielu z nas przestało ścigać herezję, a raczej, żeby szukali Ciebie zamiast tego, co robimy. Proszę Cię, Panie, pociągnij nas przez Ducha Świętego bliżej do Ciebie i pokaż, jaki jest prawdziwy fundament, treść i wartość naszego życia. Działaj, Duchu Święty, w naszych sercach. Halleluja. Kiedy tak jesteśmy sam na sam przed Bogiem, możesz zareagować i powiedzieć: Panie, moim pragnieniem, moim marzeniem, moim postanowieniem jest to, żeby szukać Ciebie jak nigdy przedtem. Żeby szukać Ciebie całym swoim sercem i kochać Ciebie całą swoją duszą. Jeśli takie jest Twoje pragnienie, chciałbym Cię zaprosić, zrób ten gest. Wstań i przyjdź tutaj. Przyjdź do przodu, by pokazać sobie i ludziom i modlić się i powiedzieć: Panie, ja potrzebuję Ciebie szukać. Panie, potrzebuję Ciebie. Halleluja. Jezus czeka na Ciebie z otwartymi ramionami. Pragnie Ciebie. Pragnie Ciebie. Halleluja. Tak, podejdźmy tutaj bliżej do przodu. Może jeszcze ktoś będzie chciał podejść. Dajmy szansę zareagować na to wezwanie Pana. Pamiętaj, całopalenia i ofiary, czy jakiekolwiek ofiary w Twoim życiu będziesz dawać Bogu, one mają znaczenie i będą miały znaczenie. Ale Bóg czeka na Twoje czyste serce, na Twoją czystą miłość, na to czyste oddanie, na to poświęcenie się dla Niego, żeby powiedzieć: Boże, nic dla mnie nie ma takiej wartości, jak to, żeby Ciebie znać i Ciebie kochać. Halleluja. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa dziękuję Ci teraz za te osoby, które wyszły do przodu. Chcę Cię prosić, aby Twoja obecność, obecność Twojego Świętego Ducha zstąpiła na nich. Panie, proszę Cię, niech ta obecność zmieni życie. Panie, proszę Cię, niech ta obecność zmieni serca. Panie, proszę Cię, niech ta obecność zmieni sposób myślenia. Czyni wszystko nowym. Panie, proszę Cię, niech ta obecność zmieni nasze nerki, nasz sposób myślenia, nasze uczucia. Boże, byśmy znali Ciebie. Co z tego, że pozyskamy cały świat, jeśli nigdy nie będziemy w Tobie żyli, w Tobie trwali? Panie, proszę Cię, niech Twoja obecność teraz przychodzi do nas. Ta obecność, która zmienia życie i ta obecność, która sprawia, że niczego więcej, niczego innego w naszym życiu pragnąć nie będziemy, że niczego innego szukać nie będziemy, że niczemu innemu się nie poświęcimy, że za nic nie będziemy chcieli już zapłacić wysokiej ceny, ale że Ty będziesz, Panie, wszystkim dla nas. Wszystkim dla nas. Nawet gdyby trzeba było przejść przez cierpienie, nawet gdyby trzeba było być ochrzczony tym chrztem, którym Ty byłeś ochrzczony, jak to powiedziałeś: Panie, pójdziemy za Tobą. I tak jak powiedział Mojżesz: Boże, jeżeli Ty nie pójdziesz z nami przez życie, nie każ nam nigdzie iść. Nie każ nam nigdzie iść. Panie, Twoja obecność niech nam towarzyszy, niech nas wypełnia. Ona jest wszystkim. Ona jest wszystkim, czego potrzebujemy. Błogosławię moje siostry, moich braci. Daj nam siłę, byśmy Ciebie szukali.
A na zakończenie chcemy Ci powiedzieć, Panie Jezu, kochamy Ciebie. Powiedz Jezusowi, że Go kochasz. Powiedz, kocham Cię, Panie Jezu. Kocham Cię, Panie Jezu. Kocham Cię, Jezu. Jezu, kocham Cię. Kocham Cię całym moim sercem. Jesteś moim Panem. Chwała Ci za to wszystko, Panie Jezu. Hallelujah.